Radio Conchita, a Toca FM, una Conchita, Barbie Baby Logs, Trump Extra. Trump, troszeczkę o Trumpie dzisiaj. Panie profesorze. Panie profesorze. Nie chciałbym tak zjeść, ale to przecież
Dzieją się rzeczy z drugiej strony wypowiedź przypadkowe, jak Państwo słyszą. Nawiązanie do tej ustawy, prawda? 400... Tak, chodzi o wypowiedź Mike'a Pompeo, tak. No więc to jest ten trzeci aspekt, czyli to oni tak i powiedzmy sobie. Troszeczkę się w politykę tak musimy aż trzeszczy, wiesz? To ten trzeci punkt świadczy, no ja nie wiem, ale nie miejmy tutaj pretensji do Mike'a Pompeo, tylko do ministra Czaputowicza. Wtedy, kiedy Mike Pompeo zwrócił się z tym, że musimy uregulować te zaszłości, prawda, no z dawnych czasów, to co powinien odpowiedzieć polski minister spraw zagranicznych? Zgoda, ale najpierw uregulujmy te zaszłości, które nas przede wszystkim interesują. Reparacje wojenne od Niemiec. A tego nie było. Nie ma tutaj jasnego stanowiska polskiego. I równowaga pewna. Tak, naturalnie. I ta równowaga została zachwiana. No i tutaj muszę powiedzieć, że to jest skandaliczne. To jest to milczenie, brak reakcji jest wręcz skandaliczne. Ale musimy sobie tutaj też zdać sprawę z tego, jaka jest geneza tych. Te roszczenia żydowskie, no wiemy, że one są absolutnie bezpodstawne. One nie mieszczą się w żadnym systemie prawa międzynarodowego. Bo tu chodzi o tak zwane bezspadkowe mienie, które w myśl prawodawstwa wszystkich krajów spadkobiercą w wypadku śmierci kogoś, kto nie zostawił spadkobierców, to tym spadkobiercą jest państwo, którego ów zmarły był obywatelem. To jest jasne. Chyba, że zmieniono zasady prawa międzynarodowego i to w skali globalnej, ale wtedy to wiemy, co by się zaczęło. To jakaś doża włoski stawia pałac w Polsce. Ależ naturalnie, nie ma potomka. Ależ naturalnie, ale kto by się zgłosił wtedy po nieruchomości na terenie państwa Izrael. To też miejmy świadomość tego. Więc to byłoby zupełnie, zupełnie rozchwiane. Tak, tak. Galimatias, no bałagan na skalę globalną. No ale niestety strona żydowska upiera się przy tym, no i chce zmusić Polskę do stworzenia ram prawnych takich. I to jest bardzo też tutaj bardzo bezpieczne. Ale troszeczkę zmusić przez amerykańską stronę, prawda? Tak. Jakby takie powiedzenie, tak. Będziecie w klubie naszym, ale mówię Ameryka, ale tutaj sobie poukładajcie. Szkoda, że nie ma, czemu nie ma taki rozmów, jest premier Netanyahu, więc powinien on rozmawiać dzisiaj, podejść do kogoś tam, prawda, wiem do kogo i... Nie, może to się dzieje. Może jednak uporządkujmy tutaj pewne kwestie. Sojusz z Polską leży w żywotnym interesie Stanów Zjednoczonych. Jeśli nie będą one posiadały sojuszu z Polską i z państwami, innymi państwami naszego regionu, ale z Polską przede wszystkim, bo żaden inny kraj naszego regionu, nawet Rumunia, nie zastąpi Polskę w tej właśnie dziele stabilizowania sytuacji na obszarze Eurazji. A więc jeśli Stany Zjednoczone nie będą miały tego sojuszu, ich hegemonia w świecie zostanie zachwiana. A jeśli zostanie zachwiana, to jakie będą dalsze losy Imperium Amerykańskiego? Czy Imperium Amerykańskie nie wejdzie na tę ścieżkę, którą przebyło Imperium Brytyjskie przed II wojną światową i po II wojnie światowej, kiedy to zniknęło, ni stąd, ni zowąd, wygrawszy kolejną wojnę, II wojnę światową, zniknęło z mapy świata. No i ciągle, jak to odwołam się znowu do Zbigniewa Brzezińskiego, opinia sprzed wielu już lat, Wielka Brytania jest w stanie stałej degrengolady geopolitycznej, no bo Szkocja może się oddzielić, Walia, prawda, i tak dalej. Więc Stanom Zjednoczonym może grozić też ten... Czyli logicznie myśląc, Stany Zjednoczone są żywotnie zainteresowane w sojuszu z Polską, podobnie jak Polska jest żywotnie zainteresowana w sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. Czyli, a jeżeli Stanom na tym zależy, to zostawią mniejsze dobro na rzecz tego większego, bo to jest... A zasada, która obowiązywać powinna i bliźnich, prawda, a przede wszystkim sojuszników, nie czyń drugiemu tego,
co tobie nie wyjdziemy. Tak, oczywiście, naturalnie. Więc tutaj jeszcze raz powtarzam, podsumowując to, jednak wina leży po polskiej stronie, dlatego że nie zdobyła się strona polska na zdecydowane postawienie kwestii, jakiekolwiek zaszłości, także i materialne, wiążące się z II wojną światową, wymagają tego, żeby na pierwszym planie rozwiązać problem odszkodowań wojennych dla Polski. Inne są na, no, po spełnieniu tego pierwszego warunku, ewentualnie możemy tam pewne roszczenia, jeśli są uzasadnione, uwzględnić również, ale absolutnym priorytetem powinny być w ramach innych odszkodowań wojennych. No, jest to żenujące, że polska dyplomacja nie zdecydowała się na tak zdecydowane postawienie tej żywotnej dla nas kwestii. Bo problem odszkodowań wojennych jest niesłychanie istotny, niesłychanie ważny, niesłychanie także aktualny. I niestety musimy tutaj odnotować liczne paradoksy, jak rozwiązywano problem odszkodowań wojennych dla Polski. Może tak w skrócie powiem, jeżeli może... Że Francja dopiero otrzymała odszkodowania za pierwszą wojnę światową. Tak, naturalnie. Ale otrzymała. Tak. A to już jest tak. A jak wyglądała u nas sytuacja? Za pierwszą wojnę. W Poznaniu postanowiono właściwie o tym, że Polska otrzyma zaliczkę na poczet przyszłych odszkodowań wojennych, które zostaną ustalone czy to na konferencji pokojowej, czy inną drogą jakiegoś porozumienia międzynarodowego, które zobliguje Niemcy do wypłaty tych odszkodowań. To jest zrozumiałe, dlatego że w momencie konferencji poczdamskiej nie był znany rozmiar strat wojennych Polski. Biuro Odszkodowań Wojennych zakończyło swoje prace dopiero w 1947 roku i wyliczyło te straty na łączną kwotę 49,2 miliarda dolarów według wartości dolara z 1938 roku. To jest bardzo istotne, ponieważ następowała dewaluacja, tak. No, przekładając to na współczesną wartość dolarów amerykańskich, to jest 800-900 miliardów dolarów bez procentu, bez odsetków bankowych. Taka kwota należy się Polsce. I tu nie ma co chować głowy w piasek. Polska dyplomacja, w ogóle polska klasa polityczna powinna jednym głosem stanowczo postawić ten problem. No tej jedności nie ma niestety. Mamy wręcz dywersantów w tej klasie politycznej, ale to już mniejsza o nazwiska i przykłady takich dywersyjnych działań. Jak dalej przebiegał proces rekompensowania strat wojennych Polski po II wojnie światowej? Reparacje, tak to może. Reparacje, tak. No, tutaj właściwie można zacytować wypowiedź Władysława Gomułki z 1956 roku. Odrzucili jakąkolwiek. Październik 1956 rok przed objęciem przez niego władzy. Powiedział tak, dlaczego myśmy właściwie płacili reparacje za Niemców? Czyli Polska, najbardziej poszkodowany kraj w czasie II wojny światowej, płaciła reparacje za Niemców. Według Gomułki komu? Związkowi Radzieckiemu. W jakiej postaci? Demontaże urządzeń przemysłowych na ziemiach odzyskanych i nie tylko na ziemiach odzyskanych, bo także na ziemiach dawnych i dostawy węgla. Właściwie darmowe dostawy węgla. Wszystko szło na skutek reparacji. Tak, naturalnie. I można by pomyśleć, że no oczywiście ten paradoks się skończył, bo skończył się PRL, no ale mamy kolejną odsłonę. To jest rok bodajże 1993. I wtedy zabiera głos minister spraw zagranicznych Niemiec, Klaus Kinkel. O czym mówi? Że Polska powinna zapłacić odszkodowania wojenne Niemcom. Czyli wcześniej płaciliśmy odszkodowania wojenne za Niemców, a teraz mamy płacić według Kinkela, Klausa Kinkela, odszkodowania wojenne Niemcom. Z jakiej racji? No, Niemcy tutaj całą taką
koronkową niemalże akcję przeprowadzili dotyczącą pojęcia wypędzenia. No, ale to Rikasz sam w sobie. Tak. A jeszcze co Klaus Kinkel powiedział? Przez tak to finanse, tak. Przez tak to finanse. Istniały wówczas i Węgry powinny płacić odszkodowania wojenne Niemcom. Teraz, jeśli jest mowa o tych roszczeniach żydowskich, to znowu powracamy do tego, że Polska powinna płacić odszkodowania wojenne za Niemców. Bo kto dokonał tych zmian własnościowych na terytorium Polski? No pierwszy to był Adolf Hitler, prawda? I tutaj, jeśli chodzi o ziemie wcielone do Rzeszy, kompletna konfiskata własności obywateli Polski. Czyli tak, Niemcy, hitlerowcy Niemcy obrabowali muzeum, powiedzmy, należące do Żydów, ale że to było w czasie wojny na terenie Polski, więc Polska płaci za te obrazy ukradzione teraz po wojnie. No, ale a gdzie są obrazy i gdzie są pieniądze? Ale jest jeszcze tutaj pewny aspekt. Bo rozumiem, gdyby była spółka. Tak, ale jest tutaj jeszcze pewien aspekt, bo Hitler to rozpoczął, prawda? A tu jest ciekawa taka broszura Stefana Kisielewskiego, co to jest socjalizm. I Stefan Kisielewski pisze wprost, budowę tak zwanego socjalizmu, czyli ustroju bez własności prywatnej, rozpoczął na ziemiach polskich Adolf Hitler, a później kontynuowała to tak zwana władza ludowa, gdzie udział towarzyszy pochodzenia żydowskiego był niesłychanie wysoki. A ta forpoczta pierwsza, prawda? Niesłychanie wysoki, także to zaowocowało takim kursującym określeniem żydokomuna. Ukazała się książka zresztą na ten temat, prostująca, usiłująca prostować te ścieżki historyczne. A w tej formacji czołową rolę odgrywał Hilary Mintz. Hilary Mintz, który był autorem ustawy o nacjonalizacji przemysłu, czyli przejęciu zakładów przemysłowych. Jego rodzina miała też młyn parowy w Kazimierzu nad Wisłą, tak, Kazimierzu Dolnym. A teraz ciekawe, te roszczenia o zwrot mienia, czy objęłyby także ten młyn Mińców? A to jeszcze ja wrócę do Stanów Zjednoczonych, bo to jest ciekawa rzecz. Zresztą pan profesor chyba to też na pewno wie, że to jest nieprawda, że część złota, które z Polski żeśmy wywieźli przed Niemcami, ono tam różnymi śladami trafiało, ale na przykład Wielka Brytania wzięła sobie jako reparację znowu za zbrojenie polskiego podziemia i tak dalej. Podobno 4 tony, które gdzieś tam na statku. No tak, ale tam wchodzi w grę o wiele większa ilość ton. Ja już nie pamiętam, 80 czy nawet 100 ton. Część wróciła. I jest dziwne milczenie na temat właśnie tego złota polskiego. No, trzeba by to jednak tutaj postawić na ten kwestię. Szeroko, tak, ale pierwszy chciałbym, bo telefony czekają i w drugiej części będzie więcej czasu, ale jeszcze raz, że tak, Stany Zjednoczone, czy jest możliwa taka hipotetyczna sytuacja, że Stany Zjednoczone mówią tak, dyplomaci, zależy nam na Polsce, bo miejsce strategiczne, miejsce ważne i tak dalej, i tak dalej. Izrael tutaj do nas mówi, pomóżcie nam, bo tam dyplomacji amerykańskiej też jest dużo pochodzenia z tego narodu, prawda, starożytnego. Pomóżcie nam odebrać to, co nasze, powiedzmy, według nich. A oni mówią, no, to nam się tutaj albo stracimy Polskę, albo stracimy Izrael. Co by na to pan poseł powiedział? No, więc jeszcze raz powtórzę to. Nie mam pretensji do Mike'a Pompeo, że powiedział. Mam pretensje do ministra Czaputowicza, że nie zareagował. Od tego on przecież jest, żeby bronić naszych interesów narodowych. Oczywiście tutaj trzeba też powiedzieć, że sytuacja w Stanach Zjednoczonych. Obserwujemy duży wpływ lobby żydowskiego na politykę zagraniczną. Nie od dzisiaj, ale to wcale nie oznacza, że jest ten wpływ przyjmowany bezdyskusyjnie. Pojawiają się studia polityczne, politologiczne na ten temat. No, przede wszystkim tutaj można wymienić takie opracowanie dwóch znanych politologów amerykańskich, Walta i Mersheimera,
na temat wpływu AIPAC na politykę bliskowschodnią, no może mniej znane opracowanie Stevena Sniegowskiego w tłumaczeniu na polski to Sniegowski, byłaby, Polak. Tak, no to by wskazywało, tak. Transparentna kabała. Właśnie jak lobby żydowskie, te grupy wpływają na politykę Stanów Zjednoczonych. Przy czym z tego, co pisze Sniegowski, nie zawsze ten wpływ byłby z naszego punktu widzenia negatywny. Tak. Bo na przykład, co on mówi, że wpływano, no, konserwatyści amerykańscy, w większości pochodzenia żydowskiego, wpływali na politykę Reagana, żeby przyjął zdecydowany kurs wobec Związku Radzieckiego, co obróciło się na naszą korzyść. Na spotkaniu z Gorbaczowem? Zła się rozpadło, prawda? No i uzyskaliśmy możliwość budowania. Waham się odpowiedzieć, powiedzieć, że uzyskaliśmy niepodległość, ale uzyskaliśmy możliwość budowania niepodległości. To cała historia z generałem Kuklińskim, już teraz w tej pamięci, prawda? Więc to dużo wsparcie, gdyby nie znalazł wtedy tego, ja wiem, że to był gorący temat, ale... Czyli reasumując, no, cały problem polega na tym, nie wiem, marazmie, jeśli chodzi o dyplomację polską, w tej kwestii roszczeń i tych należnych nam reparacji wojennych ze strony Niemiec. To jest przecież proste, no. A kto ma największy wpływ na obsadę dyplomacji? Ambasadorów, konsulów, nie, ministra? No, premier wybiera, prawda? A z drugiej strony? Nie wiem. Słyszeliśmy z ust osoby niesłychanie kompetentnej, że minister Czaputowicz to jest swoisty eksperyment, ale kto ten eksperyment przeprowadza? I na jakim mamy ciele? Trzy jakby ośrodki władzy, prawda, czyli prezydent, premier, no i prezes, powiedzmy tu, sobie. Trzeba nam czekać pewnie. Ale tu trzeba powiedzieć, trzeba jednak oddać sprawiedliwość. Jeśli chodzi o problem reparacji wojennych, Jarosław Kaczyński postawił publicznie tę kwestię, narażając się na ataki ze strony niemieckiej. Prezydent Duda też stawiał tę kwestię publicznie i to nawet na forum ONZ, prawda? A więc teraz chodzi tylko o to, żeby jakby okopać się na tym stanowisku, przyjąć jasną tutaj wytyczną, prawda? Jak my widzimy. Nie cofnąć się, prawda? Naturalnie. Bo jeszcze raz tutaj wróćmy do tego. Jeśli no tylko silna Polska może być sojusznikiem dla Stanów Zjednoczonych. Partnerem i sojusznikiem. Zapytam gdzieś w tył. Polska osłabiona nie wypełni tej roli. A nikt nas nie zastąpi tutaj na tym Międzymorzu Bałtycko-Czarnomorsko-Adriatyckim w tej roli. To może już za chwilę telefony bez przerwnika muzycznego, bo czas nam upływa, ciekawe tutaj sprawy się dzieją i czas jest ważny. Gdzieś z tyłu głowy pan profesor nie ma takiej sytuacji, że może na przykład ta sprawa, ogólnie mówiąc, Srebrna i tak dalej, biznesmen austriacki. Czy to też nie jest jakoś połączone z pewnym osłabieniem pozycji pana prezesa, pana Jarosława Kaczyńskiego, na którym by zależało? No jeżeli takie są sprawy, no to stolicy niemieckiej, Niemcy to Austria, Niemcy to Francja. Na 10 lat. Jest to możliwe, chcę to zrobić science fiction. Tak, jest to rzeczywiście próba. Jest to możliwe. Podważenia, no, tylko że ta próba, ona właściwie jak do tej pory pali na panewce, prawda? Pali i spaliła tylko, bo że... Mamy tutaj prezesa przestrzegającego prawa. Zapłacę, tak, ale przedstawcie faktury, przedstawcie rachunki. Nie to, co tam pokazano. A w jakiej produkcji była ta łapka na myszy, prawda? Tak, no też, tak. Nie, to jest po prostu... To wyjdzie w czasie. Tak, ta taka impreza, z której tutaj rzeczywiście prezes wychodzi obronną ręką, ale także i pan Kujda, prawda? Tu jest bardzo ciekawy problem, tak, w sensie prawnym. Była próba skorumpowania urzędnika państwowego przez tego biznesmena austriackiego. I co? I media głównego nurtu cały ogień kierują na tego, który się nie dał skorumpować. No i
jak się mówiło jego przeszłość, tak, a nie mówiąc o jego skuteczności w teraźniejszości. Tak, tak. Drodzy Państwo, rozmawiamy. Pan profesor Tadeusz Marczak, profesor Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu, a my rozmawiamy o Polsce na mapie geopolitycznej świata. Pewnie Państwo już może więcej wiecie, bo więcej informacji napływa teraz po zakończonej konferencji warszawskiej, ale tym bardziej będzie ciekawie rozmawiać, więc zapraszamy. Mamy telefon już pierwszy, panie profesorze. Bardzo prosimy. Halo, halo. Proszę bardzo. Na wiecie wieku mówi mamy. Arkadiusz z Krakowa. Witamy. Mianowicie mam taką sprawę. Jeżeli sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych naciska na nas, żeby zwracać Żydom, Izraelowi jakieś pieniądze, a z kolei my nie upominamy się o reparacje z Niemiec, to tu brak logiki, bo przecież jeżeli byśmy powiedzieli, no dobrze, ale najpierw reparacje, no to wtedy przyznamy rację Żydom, a to jest nielogiczne i według mnie nieprawdziwe według prawa spadkowego w Polsce. To wszystko. Dziękujemy panie Arku, pozdrawiamy. W tym wypadku nie przyznajemy absolutnie racji stronie żydowskiej, tylko domagamy się tego, co się nam należy, prawda? Nie mówiłem o tym, że to będzie oznaczało uznanie pretensji żydowskiej. Mówiłem tylko, że jeśli w jakichś wypadkach, rzeczywiście uzasadnionych wypadkach, należałoby coś uregulować, to tak, ale generalnie oczywiście byłoby to sprzeczne z porządkiem prawnym obowiązującym nie tylko w Polsce, ale i we wszystkich cywilizowanych krajach świata. Mienie po zmarłym, który nie zostawił spadkobierców, przechodzi na własność państwa, którego zmarły był obywatelem. To co widzieliśmy z kamienicami warszawskimi, prawda? Nasza pozycja w sensie prawnym jest niesłychanie silna, to musimy mieć na uwadze. Tylko niestety brak nam odwagi. Mówię my, prawda, nam brak odwagi, ale adresujemy to do sterników naszej nawy państwowej. Kolejny telefon, bardzo prosimy. Kto jest z nami? Dzień dobry, niech będzie pochwalony z Chrystus Tomasz Krakowa. Witamy. Znaczy ja dzwoniłem już 2-3 razy i tak z uporem maniaka wracam do jednej sprawy. Znaczy jak najkrócej, żeby nie zajmować czasu. Także myślę, że tak jak kluczem do rozbiorów II pierwszej Rzeczpospolitej był rok 1717, powstanie tam jakiejś loży masońskiej, nie znam dokładnie tematu, tak kluczem do problemu XX i XXI wieku, a także Polski jest rok 1913 i powstanie rezerwy federalnej, czyli takiego banku centralnego Stanów Zjednoczonych, który rozpoczął sponsorowanie pierwszej wojny światowej, rewolucji październikowej, później drugiej wojny światowej, lecz teraz także wojny z Iranem. Także ja bym ostrzegał przed takim zadawaniem się w cudzysłowie ze Stanami Zjednoczonymi, bo można skończyć tak jak Afganistan, Irak, Libia i dalej. No nie wiem, może tyle. Dziękujemy panie Tomaszu, szczęść Boże. Dziękuję bardzo. Co nam pozostało? Tak, tu nie zgadzam się z tym. Właściwie to mało wiemy, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone. Jaki jest tam układ sił, prawda? Dlatego, że jesteśmy zdani na doniesienia medialne, a te doniesienia medialne, one są zdominowane przez jedną, powiedzmy sobie, opcję. Nie wdając się w długie rozważania, to tak jak gdyby ktoś chciał opisać sytuację wewnętrzną Polski na podstawie tylko Gazety Wyborczej, popełniłby błąd. Jeśli chodzi o Fed, jest to ciekawa sprawa, ale równocześnie chciałbym zwrócić uwagę Państwu na to, co się dzieje wokół administracji Trumpa, Donalda Trumpa. Otóż jest to hasło, właściwie może nie hasło walki, ale program jak gdyby, czy wyraźny antagonizm między Donaldem Trumpem, a tym, co się określa jako deep state, czyli głębokie państwo, a właściwie ukryte państwo. Kto tworzy to ukryte państwo? Jest to oligarchia finansowa. To musimy tutaj także i Fed wliczyć to.
wysocy urzędnicy w administracji rządowej, biznesmeni również, no niektóre służby. Doszło do takiej ciekawej sytuacji, bodajże we wrześniu, w każdym razie jesienią ubiegłego roku, na łamach New York Timesa ukazał się jak gdyby taki apel. Apel ze strony jednego z uczestników owej struktury, który tam apelował no, o to, żeby Amerykanie, media no, miały świadomość tego, że nie wszyscy są za Trumpem, nie wszyscy popierają Trumpa, że są przeciwko niemu. To był apel anonimowego przedstawiciela wysokiej administracji rządowej. Steve Bannon, były doradca Trumpa, określił to jako swoisty zamach stanu, czy próba zamachu stanu. No więc gra toczy się na wielu płaszczyznach i jeszcze jest jeden taki ciekawy aspekt. Mianowicie Donald Trump swego czasu zapowiedział ujawnienie wszystkich materiałów dotyczących zabójstwa prezydenta Kennedy'ego. Później jednak zmienił swoje stanowisko i kilkaset dokumentów nie zostanie ujawnionych. I na czym polega tutaj problem? Jaki to ma związek z tym, co mówił nasz telewidz? Mianowicie według jednej z wersji zabójstwo Kennedy'ego, Johna Kennedy'ego, prezydenta Johna Kennedy'ego było związane z jego próbą uniezależnienia się od Fed. Tak. Ostatni zyski prezydent, za którym dolar miał pokrycie w złocie. To znaczy on chciał tak, tak, to prawda, ale chciał właśnie czego dokonać, żeby emisja dolara była zależna nie od Fed, tak, który jest konsorcjum prywatnych banków, a od wybieralnych instytucji państwa amerykańskiego. Więc to są o tym mówi się, znaki, które nie należy lekceważyć. A nie prezydent, tak się potocznie mówi, nie? Że po Kennedy to nie prezydent rządzi, tylko Fed. No tak, coś tak, jako to państwo. Tak, rzeczywiście wzmocniona została ta. I była też taka głośna antyfedowska wypowiedź Donalda Trumpa, no nie mówiąc już o tej ukrytej strukturze. Może się przypomnijmy, co jest, to znaczy Fed. A no właśnie, to jest ten Urząd Rezerwy Federalnej. Właściwie tajemnicza instytucja. Skarbiec, to tak. Tak. Sądzono, że jest to instytucja rządowa, ale stosunkowo niedawno ujawniono, że właśnie w ślad za chińskim badaczem tych kwestii, Song Kong Bingiem, że jest to w istocie konsorcjum prywatnych banków, które ma pieczę nad emisją dolara. I nad każdym dolarze tak, teraz napisane tak, mamy... Tak, naturalnie. Fed, naturalnie. A nie tak, Obama tak, czy tak, Bush, tak. Czyli kto jest suwerenem w Stanach Zjednoczonych? No suwerenem zawsze jest ten książę, który bił własną monetę, prawda? Czy władca, który bił własną monetę. To był podstawowy atrybut suwerenności. Mamy kolejne telefony, bardzo prosimy. Proszę bardzo, halo? Słucham. Tak, tak, słuchamy. Kto jest z nami? Dobry wieczór. Mówi Michał z Karsel, koło Dachau w Niemczech. Tak. Ja mam takie pytanie do pana profesora. Czy widzi pan na obecnej scenie politycznej lub poza nią ludzi, którzy by mogli zastąpić obecną elitę polityczną, odpowiedzialną za politykę zagraniczną? Dziękuję bardzo. Chodzi o Polskę oczywiście. Tak, chodzi o Polskę. No naturalnie, tak, są tacy ludzie. Ławka rezerwowych wcale nie jest taka mała. Powiedzmy sobie, być może brak im doświadczenia, ale tutaj też nie przesadzajmy z tym, bo doświadczenie często przeradza się w rutynę, a rutyna no jednak spowalnia sposób działania i ogranicza także i horyzonty umysłowe. Ale to jest właśnie kwestia. No właśnie. Odpowiednich ludzi na... postawił nasz telewidz bardzo ważny problem.
dotyczący także i naszych stosunków wewnętrznych, elity, prawda, która rządzi. Kiedyś Gustaw Tak Fungel mówimy, mówi, że ale proszę zwrócić uwagę, to co my strada. Mówimy, salon, układ, prawda, to mniej więcej jest to samo, co w Ameryce, to głębokie państwo, to deep state, prawda, czyli okazuje się, że to zjawisko jest wykraczające poza terytorium Stanów Zjednoczonych, a być może ma właśnie zasięg globalny, bo i na zachodzie Europy też to obserwujemy. Tutaj powiem tak, nasze życie polityczne zostało zdeterminowane przez okrągły stół. I właściwie poza tymi siłami, które uczestniczyły w okrągłym stole, żadna inna siła polityczna nie ma możliwości przebicia się. No był taki wypadek samoobrony, prawda, może także LPR. No ale skąd się wziął okrągły stół? Okrągły stół, podobnie jak i stan wojenny w Polsce, jest jedna z takich wersji, mówiąca o tym, że to było nic innego jak realizacja na gruncie polskim planu Andropowa, przebudowy imperium. Przebudowy imperium, która miała polegać na tym, jeśli chodzi o stosunki wewnętrzne, odsunięcie od władzy partii komunistycznej jako niezdolnej do władzy, do efektywnego rządzenia i zastąpienia elity tej komunistycznej, nomenklaturowej, ludźmi związanymi ze służbami specjalnymi i także z wojskiem. Taka była istota, jeśli chodzi o wymiar wewnętrzny owego planu Andropowa. Jeden z byłych generałów KGB określił to obrazowo. Miało to polegać na porozumieniu liberałów z czekistami. Jeśli patrzymy na zdjęcia z Magdalenki, prawda, zwłaszcza te przy suto zakrapianym obiedzie, to widzimy ilustrację tego porozumienia liberałów z czekistami, których tam akurat na polskim gruncie reprezentował generał Kiszczak. No i niestety, jaki wniosek się tutaj nasuwa? Polska nie może się normalnie rozwijać, będąc w okowach tego, co nazywamy planem, co jest nazywane planem Andropowa. Bo będą powielać się te resortowe dynastie, prawda? No, świetna publikacja na ten temat, wielotomowa, bardzo drobiazgowa. No i musimy z tym skończyć. Musimy powiedzieć sobie i światu, dla naszego normalnego rozwoju konieczne jest odejście od ducha planu Andropowa. Tak zaryzykowałbym właśnie taką tezę, chociaż oczywiście musimy sobie zdawać sprawę z tego, że jak wszystko, co dotyczy dziejów najnowszych, no, mamy tylko szczątkową wiedzę na ten temat. To się zakończyło. Umawiamy się tak i tak, tylko że strona opozycyjna, powiedzmy, ma to zachować, a ta druga od razu, nawet chyba dwa dni się nie przejmowała tym, co się umówili. A tutaj do dzisiaj ta umowa prawie miała być zachowana. Tak, 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 tak. Mówiąc ogólnie, no, my wam damy władzę na chwilę, wy nam dacie kasę na zawsze. No tak, tak. Ale musimy to postawić w sposób zdecydowany. Mamy telefon oczywiście kolejny, bardzo prosimy. Kto jest z nami? Halo. Halo, halo, proszę bardzo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Kazimierz Stanisławowa. Ja chciałem, witam ojca prowadzącego i szanownego gościa. Ja chciałem się zapytać taką sprawę. No, pan minister Czaputowicz, to dla mnie, no tak, według mojego uznania, to nie żaden mąż stanu. No, jest kilku, na przykład pan minister Waszczykowski, no to był naprawdę mężem stanu. Jan, zmarły premier Olszewski. A jeżeli chodzi o reparacje, ja chciałem się tylko zapytać taką rzecz, czy należą się reparacje narodowi palestyńskiemu od Izraela? Naród,
państwo Izrael powstało po wojnie, po II wojnie światowej. To wszystko było pod okupacją Palestyńczyków. I tam przecież 2/3 ziem izraelskich, tam to należy do palestyńskich, do Arabów. I czy naród żydowski niszczy, burzy te wszystkie osiedla, domy, to wszystko, czy nie powinni Palestyńczycy ubiegać się o reparacje od narodu żydowskiego, od Izraela. A jeszcze jeżeli chodzi o Kneset, to wszystko, to uważam, że w Ameryce to jest, nie wiem, czy to drugi Kneset, czy pierwszy Kneset. Nie jest komu oddawać, muszą żyć i oddawać. Tego Knesetu w Ameryce na pewno by Izrael i inaczej losy... Oddawać muszą żyć, no niestety. I po prostu by większy spokój był na Bliskim Wschodzie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. To jest zawsze. Dziękuję, panie Kazimierzu. Troszeczkę może pan... No tak, wchodzimy tutaj rzeczywiście w te szczegóły bliskowschodnie. Powiem tylko tak, kiedy pojawiły się ten problem tych roszczeń żydowskich, przypominam sobie taką audycję radiową, w której uczestniczył także Palestyńczyk zamieszkały w Polsce. I on jak przywitał te roszczenia? No to świetnie. To świetnie, bo to będzie precedens dla naszych palestyńskich roszczeń wobec Izraela. A więc zawsze, jak to powiadają, każdy kij ma dwa końce, no i narzędzie to jest niestety obosieczne. Więc koła żydowskie też powinny sobie zdawać z tego... Tam jest o tyle trudniejsza sytuacja, bo niestety część Palestyńczyków sprzedało po kawałeczku. No to też... Nie było Izraela. Tak. I potem prawnicy, proszę bardzo, jest na papieżu, jest... Tak. Tak, żeby przeżyć, żyć spokojnie, no to ileś tam, prawda, metr po metrze, tak można powiedzieć. Tak, ale też musimy zwrócić uwagę na tę, po powstaniu państwa Izrael i po tej masakrze z pamięci nazwa tej miejscowości, to wtedy mieliśmy ten masowy egzodus Palestyńczyków właśnie na okoliczne obszary, więc tam nie dochodziło do aktu kupna-sprzedaży, prawda? Tam było jedną stronę. Tak. Żadny akt był tylko akt przemocy. Tak. Więc podsumowując, no tutaj właściwie nasza sytuacja jest klarowna, jasna, no tylko, że nie została wyeksponowana przez naszą dyplomację. Właściwie to jest ten wielki błąd. Bardzo duży błąd, który może się jednak zemścić na nas. No tutaj, jeśli chodzi o postawę ministra Czaputowicza, no to pamiętna jest jego wypowiedź, kiedy ta ustawa 447 została przyjęta, że ona nie będzie dotyczyła Polski. No okazuje się, że dotyczy, prawda? Nie wiem, czy został zaskoczony przez Pompeo, no ale nie powinien dać się zaskoczyć, prawda? Bo to powinien mieć przygotowane. Właśnie taką odpowiedź, że zaczynamy wszystko przede wszystkim od reparacji wojennych. Ja tak nie śledziłem, bo akurat nie zajęty byłem, ale to było w tym samym czasie, że pan Czaputowicz stał z boku, a pan Pompeo mówił, czy... Nie oglądałem, bo akurat podróżowałem, nie oglądałem właśnie, jak nawet, to wyglądało. Z marszu, nie? Tak, naturalnie. To może, że oczywiście refleks powinien się tutaj liczyć, tak, rzeczywiście. I to powinna być absolutna riposta natychmiast idąca. No czekamy, dzisiejszy wieczór będą reperkusje ciekawe, bo już zakończone. Jeszcze Warszawa za chwilę zacznie oddychać już luźniej. Tak. Zobaczymy, jakie będą oceny, noty. Bardzo ciekawe ten zagadnienia podejmowane. Mamy telefon, bardzo prosimy, Radio Maryja, Telewizja Trwam. Prosimy. Witam serdecznie ojca, witam pana profesora w studiu, szczęść Boże. Dzwoni Patryk z Bawarii. Proszę ojca, bardzo świetna audycja, bardzo na czasie. Tematów można by tutaj mnożyć i można by bardzo wiele na ten temat mówić. Temat dzisiejszych rozmów to Polska na
arenie międzynarodowej. Ja sprowadziłbym to do bardziej ogólnego zagadnienia, mianowicie jak Polska jest traktowana na arenie międzynarodowej. Otóż jak Polska jest traktowana przez inne państwa, to bardzo ładnie pokazała kończąca się dzisiaj konferencja i wczorajsze słowa pana sekretarza stanu, który przypomniał Polsce o tym, że Polska ma wypłacić stronie żydowskiej odszkodowania za tak zwane reparacje, które oczywiście zamienie bezspadkowe. Tak. Zamienie bezspadkowe, dokładnie tak, panie profesorze. Oraz dzisiejsza wypowiedź pani amerykańskiej dziennikarki, która powiedziała, że Żydzi w getcie walczyli z niemiecko-polskim reżimem. Wypowiedź naganna, ta pani powinna zostać jak najszybciej wydalona z Polski. No to te właśnie sprawy pokazują, te wypowiedzi pokazują, jak Polska jest traktowana na arenie międzynarodowej. Nie są to sytuacje i słowa przypadkowe. To wszystko jest zaplanowane, to dzieje się od wielu, wielu lat. No cóż, jest to przykre, pokazuje to tylko, że Polska to taki bankart do bicia, europejski bankart do bicia. Czy Żydom się coś należy? Żydom nie należy się nic od Polski, obecnie żyjącym Żydom, i Polska powinna to jasno i wyraźnie powiedzieć. Profesor Wolniewicz nawet kiedyś wyraził taką opinię, że Polska powinna wydać międzynarodowe oświadczenie, że stronie żydowskiej nic się od Polski nie należy. Byłby ryk międzynarodowy, proszę bardzo, jeśli czegoś od nas chcą, niech wypowiedzą nam wojnę. Sprawa jest zamknięta. Koniec, kropka. Natomiast chciałbym jeszcze powiedzieć jedno słowo odnośnie tego, co powiedział słuchacz w drugim telefonie, że być może nie warto tak bardzo bratać się z Ameryką. Proszę zauważyć, że Amerykanie bardzo lubią wojować, ale nie na swoim terenie. I te bazy wojskowe, które w tej chwili powstają w Polsce, to jest również otwarcie ognia do wojny z Rosją. Bo niestety, ale Ameryka przed do wojny z Rosją. I my zostaniemy poligonem. Poligonem doświadczalnym. I później będzie znowu tak, jak już było nieraz, za wolność naszą i waszą. Najwyższy czas z tym skończyć. I proszę ojca, na koniec chciałbym powiedzieć, zakończyć moją wypowiedź takimi słowami. Był taki czas, że dzwoniła do telewizji Trwam i do Radia Maryja taka pani, która przedstawiała się jako Halina z Gardei. I ona zawsze na końcu mówiła: Polacy, obudźcie się. I myślę, że najwyższy czas się obudzić i przejrzeć na oczy. Dziękuję za wysłuchanie. Proszę o odniesienie się do mojej wypowiedzi. Pozdrawiam serdecznie. Dziękujemy, pozdrawiamy. Tak, no zacznijmy od tego, jak jesteśmy traktowani. Ludowe porzekadło mówi: na pochyłe drzewo to i koza wskoczy, prawda? Skoro godzimy się być tym pochyłym drzewem, no to nie dziwmy się, że różni sobie używają na nas.